Hej, cześć, witam w kolejnym odcinku z FIFA 17 Ultimate Team. Nagram zapasowe odcinki, gdyż chcieliście, żeby częściej wrzucać Alexa Huntera, to będzie częściej Alex Hunter, ale przy okazji będę robił zapasówki, by coś było. Zaraz wam powiem, dlaczego jestem taki biedny, ale najpierw otworzymy te paczki. Może od biedy wyjdziemy przez te paczki. Najpierw sobie otworzymy tą paczkę zawodników. Co my tu mamy? Zaha! O kurde. A to będzie dobry zawodnik do Premier League. O, w końcu jakiś prawy pomocnik. I jeszcze złota paczka zawodników premium. I co w niej będzie? Ej, no serio, Kostić, którego już dzisiaj sprzedawałem. No dobra, ale to był Bundesligi w sumie. I teraz trzy. Chwila, zrobimy tak. Calcio A, żeby nie zdradzić. Dobrze, i teraz wybór składu. To jest Bundesliga połączona z MLS. O, proszę bardzo. Akurat nam tak się złożyło. No i zaczynamy od bramkarza. Tim Howard. Był w Premier League, teraz jest w Colorado Rapids, w MLS. Tu mamy prawego środkowego obrońcę Johna Brooksa z Hertha Berlin. Na prawej obronie Daniel Brosiński. No, kupowałem go wcześniej, ale nie sądziłem, że on jest dobry. Powiem tak, lepszy trochę od Lama pod względem tempa i fizyczności, ale tak reszta odstaje. A teraz lewy środkowo-obrońca Ike Opara. Za niego dałem największą sumę końców, ale jego tempo z fizycznością to nawet Zlatan Ibrahimowicz przy prawie że jego wzroście, no on jest wyższy, ale takiego tempa nie ma. I ile on ma lat? 27. To tempo jeszcze ma, ale to jest chyba najszybszy amerykański obrońca na środku obrony. Szybszego nie ma. Lewy środkowy DaMarcus Beasley. O, ten to kurde ma 34 lata, ale jakiś szybki jeszcze. Ta fizyczność mu trochę nie służy. A teraz środkowa pomoc. Aaron Johansson. Jest napastnikiem Werder Bremen, ale ustawiłem go na pomocy. Shinji Kagawa. Shinji Kagawa z Borussii. Kolejny pomocnik Julian Draxler. Właśnie mówiłem o nim, że będzie miał swojego tutaj kumpla Gerharta. Też się przyda, jeżeli będzie trzeba go wystawić na zmianę. Zawsze coś z tego będzie. Środkowy pomocnik ofensywny Rafael. No i napastnicy Andre Han i Bobby Wood. Więc dalej zostajemy przy wysokim pressingu. I mamy tutaj skład z Premier League. I tutaj, no, David Luiz, kurde, Dani Alves jeszcze jest. No nieźle to on to poskładał. Kurde, ma całkiem porządny ten skład. No to będzie mecz bombów. Dośrodkowanie. O kurde, blisko. Wood był blisko. Nieźle. Rożny. Remi, dobrze. Remi to próbował oszczelić. O kurde, Rafael. Ale żem to sfarfroclił, ale no nie wiedziałem co robię. Pięknie. I spalony. Aż ręce przetrzę, bo normalnie są prawdziwe emocje. Skład za 50 tysięcy z Bundesligi i MLS. Więc to nie są mi jaja. I szkoda byłoby teraz to przegrać. Rafael. Ło! Kto to szczelił tak? Taką bombę. A kurde, on ma tego, Hugo Lorisa. Co za luj. Kto to? Wood strzelał. O jaki longshot by był. Jakby tam. Gdyby to nie był Loris, to bramka gwarantowana. Dobra, Draxler. Do kogo teraz podać? Do najwyższego najlepiej. Gdzieś tutaj. Dobra. Kurde! Druga sytuacja. Kto to tym razem strzelał?
Z tej kamery to nie zobaczymy. Ósemka. Ósemka. Kto jest ósemką? Johansson. O kurde. On też ma takie longshoty. No składzik. Na razie. Na razie robi groźne rzeczy. Tylko na ile zrobimy groźnych rzeczy? Bo sytuacji na razie było mało. Jest Johansson. Dośrodkuje. Kurde. Zaczynamy bombardowanie! Rafael! Z piętki! Proszę bardzo! Ja cię kręcę! Rafael, 29 minuta. Zadowolony z siebie, ja także. No kurde, w końcu jakaś sytuacja udana. A, faulowałem. Nie chciałem. Teraz trzeba się bronić, kurde. Będzie chciał mi oddać. O kurde, o kurde, o! Jest! To tam stanął dobrze. Tym bramkarzem nawet nie wychodzę. O, sam Howard wyszedł. Teraz poczekam, aż wszyscy odejdą. Mam czas. A, wyciepiemy. Na najzwyklejszy sposób. Zasuwaj, Rafael! O kurde, po. Och, już by było 2-0. Szkoda. Je! Wpadło to! Wpadło to! Wood! To jest ten Wood. Kupiłem go za chyba 7 tysięcy. Nie wierzę. I takiego Lorisa pokonałem, patrzcie. Nie no, składzik robi cudeńko. Amerykańsko-niemiecka Bundesliga z tego wyszła. Nie no, ciekawe co on teraz robi. Łód. O. Dobrze, rzut rożny będzie przynajmniej. Dobra, Draxler, gdzie my to dośrodkujemy? A tutaj myślę, że dokonamy takiego dośrodkowania. Ło, mocna główka. Teraz pomyślmy, co on tu teraz odwali. Uwaga, uwaga. No, spalony był, ale i tak Howard to obronił. Zobaczymy, ile tego spalonego było. No faktycznie był spalony, bo Opara z tym Bruksem byli. To wiedzieli co robić. Oparę wziąć, kurde. Dobrze, rzut rożny będzie. Okej. Okay. Podanie. O, fuck. Spudłował, na całe szczęście. Jeszcze trochę i możemy zachować czyste konto. Ktoś przejdzie. Dobra. A, faulowałem. Ale dobrze. Obrona przynajmniej coś tu robi. Bo nie będzie na tyle bezmyślny, żeby od razu już podać. Przejdzie do rzutu wolnego. Teraz trzeba uważać. Teraz trzeba uważać. Autobus. Kurde, wręcz ustawić. Dobra, defensywny jest. Wyciepujemy. Jest. A! Strzelaj! Jezu, słupek! Kurde, łód! Miało być już 3-0, ale dobrze, niech będzie ich słupek. No dobrze. Mamy 3 punkty. I lecimy po więcej, wiadomo. Bo trzeba. Przeciwnika będzie. O kurde, Liga Hiszpańska. Z Rakiticiem, Godinem, Ramosem, Oblakiem. No składzik naprawdę zabójczy, ale zobaczymy, czy przeciwstawi się moje. No, typ już jest groźniejszy. Stawia większy opór. No i przegrywamy. Wiedziałem, że tak się skończy, że jak kurde. Miałem gorszego przeciwnika, teraz mam lepszego. I teraz ciekawy jestem, czy ja to nie przegram. No jestem ciekaw, czy ja tego nie zwalę w całego meczu.
Ale się muszę skupić, no jestem najedzony, ale kurde, to nie znaczy, że nie mogę przegrać tego spotkania teraz. Chyba, że mnie będzie teraz tak jechał. Dobra, jest. Ham, no dawaj. Jest. Skup się. Dobra, rzut roczny przynajmniej. Może teraz dobre dośrodkowanie wyjdzie. Mało było. No i mnie ogrywa. Czyli teraz widzę swoją porażkę. Fajnie, już moja druga porażka będzie. Chyba, że zaraz coś zmienię. Nie wiem, Kosticia bym wpuścił, ale co to zmieni? No koleś se mnie teraz styra. Jak mi się podoba. Ja wiedziałem, że się tak skończy, że jak przerwę zrobię na obiad, zaraz mecz mi będzie gorzej szedł i znajdzie mi lepszego. Aha, faulu nie było. Sędzia nie uznał czego. No fajnie, koleś ma wszystko ustawione, cały mecz. No tu już był faul, jak nic. Najpierw tego sędzia nie odgwizdał. Ciągle ma większe posiadanie piłki. No i teraz tym Williamsem. No, przelobuje mnie i skończył. Skończył grę. Pojechał mnie. Lepszy skład. Znacznie. Tutaj wydał naprawdę chyba jeszcze więcej tysięcy końców. To jest bardziej niż pewne. Bo byle co to mnie nie pokonało. No i tu oczywiście faul Rakitića. Jak dla mnie to powinna być czerwona, ale oczywiście dostanie żółtą. I te lagi, które wkurzają. Dobra, jest. Tutaj delikatnie kazała. Nic to nie pomogło. O, jeszcze może kurde być 4-0. Jak mu się zachce. Nie no. A wyjdę sobie jeszcze Howardem. No kłopota, ale i tak przegrałem już spotkanie. Więc i tak wyszedłem już sobie Howardem. Co z tego? Straciłem kolejną bramkę, ale się nie denerwuję. Bo wiem, że trafię na gorszych teraz przeciwników. Tak czy inaczej, dziękuję bardzo za obejrzenie. No mnie składzik naprawdę jest przefajny, ale jedno powiem tyle. No takie składy właśnie jak to, co trafiłem, no to nie jest skuteczne. To, znaczy byłoby skuteczne, gdyby nie te lagi. O, proszę bardzo. Już mam 10 tysięcy końców. Szybko mi się to zwróciło, co mi się dobrze sprzedało. Dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się, na razie, yo!